tutaj na webinarze Sherbi, już trzecim w kolejce tegorocznej, i będziemy rozmawiać o tym, jakie są dobre praktyki z polskiego rynku, jeżeli chodzi o program Employee Advocacy. A dlaczego my? Dlaczego Sherbi? Po pierwsze, dlatego, że jesteśmy pszczołami, które lubią się dzielić. I po drugie, dlatego, że no, my praktycznie prowadzimy z naszymi klientami programy Employee Advocacy, program ambasadorski już od 6 lat, więc to nie jest taka wiedza teoretyczna podbierana z internetów i od amerykańskich guru, tylko często właśnie programy, które rozrastały się od tych kilkunastu, kilkudziesięciu osobowych do dużych projektów międzynarodowych na kilkaset osób. Mamy już przetestowane różne scenariusze i różne sytuacje, które pozwoliły nam wypracować dobre praktyki. A naszym claimem jest Make Your People Buzz, czyli sprawienie, żeby pracownicy byli najlepszymi ambasadorami waszych marek. I mam nadzieję, że tę aktywność pracowników tutaj widać. I jeżeli chodzi o Employee Advocacy i o programy, które niektóre Mateusz będzie omawiał, i właśnie są napędzane siłą Sherbi i przynoszą ten efekt Sherbi. Jeżeli chodzi o taki element właśnie grywalizacji, myślę, o którym też będziemy rozmawiać, to zachęcam, żeby tutaj słuchać uważnie, bo mamy przygotowany konkurs na koniec, króciutki quiz, który można wygrać książki. I przechodzimy tutaj do naszego gościa specjalnego dzisiejszego webinaru, a jest nim Mateusz Jabłonowski, znany jako Ten ODB, co możecie zobaczyć. I Mateusz też jest praktykiem employer brandingu, ma za sobą prowadzenie działań employer brandingowych i działań w ramach employee advocacy dla wielu marek i wewnątrz organizacji, i jako konsultant, trener i strateg. Także z różnych punktów zna praktyki. I tutaj, jak widać na tym nienachalnym zdjęciu, jest też współautorem książki Employee Branding. Piękne intro, dziękuję. I ja tutaj odpowiem też na pytania, które może się jeszcze nie pojawiły, ale zawsze się pojawiają, także nagranie będzie, o czym słyszeliście na początku. Do wszystkich zarejestrowanych osób zostanie ono wysłane jutro rano, a post z podsumowaniem graficznym, które tu będzie powstawało w trakcie, znajdziecie na naszym company page na LinkedIn, które mam nadzieję wszyscy obserwują i są na bieżąco. Wszystkie poprzednie webinary też trafiają do naszej bazy wiedzy. Także zaraz jeszcze tutaj podsunę Wam LinkedIna z Sherbi, żebyśmy byli wszyscy on the same page. My chyba idziemy teraz po wynik już 13 tysięcy obserwujących, także niech to będzie szczęśliwa trzynastka. I przekazuję głos Mateuszowi, bo mamy taką umowę, żeby tym razem się wyrobić w czasie, a sesję Q&A zostawić po 10:45. Prawda, Mateusz? Tak. Umowa to dużo powiedziane. Taki gentleman's agreement bardziej myślę, że można powiedzieć, ale spróbujemy rzeczywiście wyrobić się w czasie, chociaż to też zależy w dużej mierze od Was, dlatego że dlaczego? Zadaliśmy też na początku, ci, którzy jeszcze dołączyli w trakcie, czy dołączają, to też dajcie znać. Pierwsze pytanie, tych pytań będzie dzisiaj sporo i tych też takich okazji, w których będziecie mogli zabrać głos. To pierwsze pytanie było takie, czy już coś działacie w waszej organizacji z programami Employee Advocacy, czy dopiero planujecie i zastanawiacie się właśnie, jak do tego podejść, czy zbieracie sobie jakieś przykłady z rynku. Dajcie znać w międzyczasie na czacie. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to że ja ze swojej strony, z racji, że w tym temacie, mówiąc kolokwialnie, też siedzę dość głęboko, to przygotowałem dla Was zestawienie no, takiego właśnie przeglądu case study z polskiego rynku pracy. Wybrałem kilka elementów, kilka rzeczy, które według mnie są ciekawe i których chciałbym Wam powiedzieć, ale mam świadomość i jestem wręcz przekonany, że oczywiście te rzeczy, które ja wybrałem, czy o których ja będę mówić, to tylko jakiś wierzchołek góry lodowej tych ciekawych rozwiązań, które w temacie employee advocacy na rynku już istnieją. No i co w związku z tym, to też mam do Was taką prośbę i propozycję, że w trakcie jak ja będę
omawiać jakieś poszczególne rozwiązania i w tej kategorii, czy na tym danym etapie wdrożenia programu Employee Advocacy, czy działania właśnie w ramach programu Employee Advocacy, wy też robicie coś ciekawego, coś, co u was zadziałało, coś, co dla waszych pracowników fajnie jakby jest efektywne, czy zadziałało dla waszej grupy docelowej, czy po prostu uważacie, że jest fajne, ciekawe, godne też właśnie jakiegoś naśladowania, to dajcie nam koniecznie znać na czacie. Dlaczego? Dlatego, że później zrobimy na pewno jakieś podsumowanie, jeszcze nie wiemy w jakiej formie, ale podsumowanie też tych wszystkich praktyk, które się pokażą z waszej strony, no bo mamy tutaj już live praktycznie setkę osób, więc na pewno poza tym, że ja będę gadać, to z waszej strony też jakieś ciekawe obserwacje czy ciekawe pomysły możemy dodać i stworzyć z tego też taki fajny właśnie przegląd case study z polskiego rynku pracy, jako taki powiedzmy miejsce właśnie z inspiracjami dla osób, które dopiero za te działania będą się zabierać. No więc tak jak wspomniałem, na tym webinarze będzie dużo interakcji z waszej strony, więc przygotujcie sobie palce, klawiaturę, bo na pewno będzie trochę pisania. Ja jeszcze A w ramach... tutaj, Mateusz, uwaga, skoro czat nam będzie tak płonął, to ja zachęcam też do tego, żeby pytania, takie faktyczne pytania zadawać właśnie w sesji Q&A. Tak, fakt. Dobrze, że W sekcji pilnujesz tutaj tych... na Zoomie. Dobrze, że pilnujesz tych wszystkich kwestii organizacyjnych. Dobra, więc mamy pierwsze pytanie. Jestem ciekaw, jak uważacie, kiedy powstał pierwszy w Polsce program Employee Advocacy i kto go uruchomił? Dajcie znać, czy macie jakiekolwiek pomysły, strzały, jakieś w ogóle coś wam przychodzi do głowy, kto mógł pierwszy zrobić taki program, jaka organizacja, kiedy w ogóle to było? Że dajcie znać na czacie. Bosz, jest pierwsza odpowiedź. Philips, chyba chodzi ci o, czy o Philip Morris International, Mars Allegro, Grupa Żywiec. No dobra, dobra, jest kilka odpowiedzi. Słuchajcie, to będzie może zaskoczenie, ale ja nie wiem, kiedy powstał pierwszy w Polsce program Employee Advocacy, więc chciałem to poddać pod dyskusję. To nie wiem, redakcji. Tak, no ja pamiętam, jak zacząłem się tym tematem interesować i zajmować, no to był 2018 chyba rok, 2018-2019, jakoś tak, gdzie wtedy rzeczywiście zaczynało się mówić o employee advocacy właśnie już w rozumieniu tego, jak my dzisiaj o tym rozmawiamy też podczas tego właśnie spotkania, czyli w rozumieniu głównie mediów społecznościowych i dbania o personal branding i o marki eksperckie pracowników. No to rzeczywiście, tak jak ja pamiętam, brzmi jakbym był dinozaurem, no to tak gdzieś właśnie 2018-19 rok to hasło zaczynało się bardziej pojawiać na polskim rynku pracy i właśnie bardziej też w kontekście już takiego stricte wsparcia marek eksperckich i personal brandingu pracowników. Myślę, że jednym z pierwszych był rzeczywiście program Philip Morris International, pozdrowienia dla Martyny. Pewnie też jednym z pierwszych był ten program Allegro, który razem z Mileną Kulon, pozdrowienia dla Mileny, uruchamialiśmy, ale na pewno, znaczy nie jestem przekonany, czy to były rzeczywiście pierwsze programy. Dlaczego? Dlatego, że z racji, że jesteśmy już w temacie inspirowania się, to chciałbym zaczepić w tym temacie szukania inspiracji do działań Employee Advocacy trochę o takie szersze spojrzenie na ten temat i trochę chciałbym pokazać, że właśnie Employee Advocacy to wcale nie jest tak, jakby się często, ja często się z tym spotykam, mówiło jakaś taka obecnie moda, coś, co będzie pewnie przez chwilę, a za chwilę stwierdzimy, że jakieś inne narzędzie czy jakiś inny sposób jest ciekawszy. Dlatego, że my głównie teraz obecnie to Employee Advocacy traktujemy właśnie jako takie działania w mediach społecznościowych, czy działania stricte skierowane właśnie na budowaniu personal brandingu pracowników, ale tak naprawdę zgodnie z definicją, którą też jedną z za chwilę chcę pokazać, Employee Advocacy to mogą być różne inne działania, w które po prostu my angażujemy pracowników w rolę ambasadorów marki. No i my to robimy oczywiście dużo, dużo dłużej niż ten 2018-19 rok,
i te inspiracje też do tego, w jaki sposób chociażby te programy można później rozbudowywać, czy w jaki sposób też na przykład identyfikować ambasadorów w obecnych w organizacji, możemy też brać z innych działań, z innego rodzaju projektów employer brandingowych. To jest taki slajd, bo jakiś czas temu też robiłem podsumowanie takich, powiedzmy, trendów czy działań na rynku employer brandingowym w ostatnich 10 mniej więcej latach, jak to generalnie wyglądało, co było w danych przedziałach czasowych bardziej w modzie i bardziej właśnie w użyciu przez zespoły HR-owe czy marketingowe w kontekście działań EB. No i tak naprawdę właśnie gdzieś analizując przeróżne działania employer brandingowe, głównie właśnie te polskie, ale też te, które gdzieś organizacje działające globalnie przynosiły z rynków zagranicznych do Polski, no to pracownicy w działaniach employer brandingowych w różnej właśnie formule zaczynają się pojawiać już tak naprawdę ponad 10 lat temu. Wcześniej rzeczywiście to były głównie stoki, głównie jakieś takie działania stricte PR-owe, bardzo mocno marketingowe, ewentualnie połączone właśnie w jakiś tam sposób z obszarem EB, ale dopiero właśnie później, czyli około 2013-2014 roku, to zaczęli też się pojawiać w tym pracownicy, więc to taki mały, bo oczywiście nie będę tu tak mówić o historii, bo się poczujecie jak na lekcji historii stricte, jak będę omawiać teraz te daty i co w danych datach się rzeczywiście wydarzyło. Ale taki tylko właśnie punkt na samym początku, zanim przejdziemy do omawiania sobie poszczególnych case study, zanim zacznę pokazywać jakieś rynkowe rozwiązania, to chciałbym też przy tej okazji właśnie zwrócić uwagę, to jest taka definicja akurat z Forbesa, że employee advocacy to możemy te inspiracje do naszych działań, również tych, które mamy właśnie obecnie skierowanych pod social media przede wszystkim, czerpać też z innych obszarów, dlatego że budowanie ambasadorstwa wśród pracowników to tak naprawdę właśnie może być szerowanie postów w mediach społecznościowych, ale to może być właśnie dyskusja o pracy na eventach, to może być zostawianie nawet opinii na portalach z opiniami, to mogą być artykuły, to mogą być blogi, to mogą być przeróżne tak naprawdę działania. I też do tego gdzieś dzisiaj chciałbym zachęcić, żeby właśnie starać się spojrzeć na to szerzej i mimo, że te działania, które my będziemy za chwilę omawiać, są rzeczywiście stricte takimi programami w rozumieniu przede wszystkim działań w mediach społecznościowych i przede wszystkim działań skoncentrowanych na wsparciu pracowników, budowaniu ich personal brandingu, to inspiracje do naszych programów, chociażby do tego, jak je rozwijać, bo tutaj duża część z Was napisała też o tym, że już działacie, że już jakieś tam rzeczy macie za sobą, już ten program w jakiejś formie istnieje, no to właśnie też zachęcam Was do tego, żeby zastanowić się, jak go rozwijać. I to są chociażby te rzeczy, które tutaj zawarłem na tym, nie wiem, czy to jest diagram, czy po prostu na czymś takim z tym, bo nazwijmy to diagramem. To są chociażby jakieś tam pomysły, które można wdrożyć też w działania obecnego programu ambasadorskiego i zaproponować pracownikom jako ambasadorom, jako dodatkowe aktywności, jako dla nas też z punktu widzenia zarządzania działaniami EB, jako dodatkowe po prostu miejsca, kanały dotarcia do potencjalnych pracowników, do potencjalnych kandydatów, a dla naszych pracowników w roli ambasadorów jako po prostu też kolejne kompetencje do zdobycia, kolejne jakieś nowe rzeczy do poznania, czy też kolejne inicjatywy, w których mogą wziąć udział. Ja Mateusz też Ci tak wtrącę na chwilkę. Że to jest fajny argument do tego, że ktoś się opiera przed byciem ambasadorem, bo nie lubi w social media i nie czuje się tam dobrze i nie chce postować, to wtedy może mieć przygotowaną taką listę innych aktywności, które mogą tak jakby być wplecione w program ambasadorski, a niekoniecznie opierają się tylko na social mediach. I są to właśnie, wiecie, takie oldschoolowe rzeczy typu konferencje właśnie, targi, tak, jak najbardziej, no, czy napisanie artykułu. Tak jak zresztą na tym takim wykresie czasowym, no to wiecie, zaczęło się głównie od tego, że pracowników zabieraliśmy na targi pracy. Ja pamiętam takie czasy, jak na targach pracy zatrudniało się hostessy, więc to naprawdę kiedyś było tak, że to, że na targach pracy można porozmawiać z pracownikiem, który realnie, czy pracownicą, którzy realnie wykonują
pracę w tym zespole, czy w tym, nie wiem, w tej filii firmy, czy po prostu w tej organizacji, to naprawdę kiedyś nie było aż takie oczywiste. Więc jak najbardziej właśnie to zastosowanie może być dużo, dużo szersze i też jest to fajny chociażby sposób, jeżeli właśnie dopiero zaczynacie, zastanawiacie się, jakie osoby może zachęcić do roli wejścia w ambasadorów firmowych, no to można też się zmapować właśnie na bazie tych działań, które już być może jako organizacja mamy, a w które coś tam pracownicy są zaangażowani i mogłoby być to dla nich jakiś kolejny krok takich działań właśnie ambasadorskich. No dobra, to znacie. To znaczy, jeżeli tego nie znacie, to o tym mieliśmy też webinar. W bazie Sherbi jest webinar o generalnie projektowaniu działań employee advocacy, więc na tym się nie będę skupiać, tylko chcę, zamknijmy powiedzmy to wdrożenie programu employee advocacy w 5 krokach. Dlaczego to jest teraz potrzebne? Dlatego, że za chwilę będę do każdego praktycznie z tych kroków właśnie w takiej more or less kolejności podawać właśnie case study, czyli rzeczy, które według mnie są fajnie, ciekawie, efektywnie zrobione na każdym z tych etapów. Czyli mamy strategię, plan komunikacji, rekrutacja ambasadorów, onboarding, jakieś wdrożenie do roli, budowanie społeczności, utrzymanie zaangażowania. Też kolejny webinar, z tego co pamiętam, będzie o tym, prawda? Więc no, bardzo, bardzo ciężki aspekt, więc też was zachęcam, żeby posłuchać, co Olga właśnie z Allegro w tym temacie na bazie swoich doświadczeń ma do powiedzenia. No i pomiar jakieś podsumowania czy rozwój projektu. No i dobra, przechodzimy. Nawet na razie sprawnie dość idzie, więc jestem dobrej myśli. Czas na case study, czyli czas na jakieś konkretne właśnie już case'y, biorąc pod uwagę te elementy wdrożenia programu Employee Advocacy, o których mówiłem. Pierwsza taka rzecz, pierwszy taki punkt, takie case'y, które chcę pokazać, dotyczą oczywiście samej strategii, czyli tego pierwszego momentu, od którego powinniśmy zacząć budowanie działań ambasadorskich w organizacji. I jako dobre przykłady takich mądrych rozwiązań w kontekście employee advocacy, które w tym obszarze chciałbym podać, są przede wszystkim przykłady odpowiedniego dobrania miejsca na działania ambasadorów. Czyli generalnie chodzi tutaj o to, żeby zanim zaczniemy działania ambasadorskie, bardzo dobrze zastanowić się, czy to miejsce na działanie naszych ambasadorów to na pewno jest LinkedIn, czy na pewno LinkedIn jest dla nich miejscem, którym naturalnie spędzają czas, w którym naturalnie w jakiś tam sposób budują swoją obecność, w którym wiedzą jak i chcą produkować content. To jest jedna strona. A druga strona, no to oczywiście jest taka, czy grupa docelowa naszych działań, czy chociażby nasi potencjalni kandydaci, przyszli pracownicy, czy oni rzeczywiście w tym konkretnym kanale komunikacji, na tym konkretnym medium społecznościowym są. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście LinkedIn jest najprostszy w tym kontekście i najbardziej taki powiedzmy, to nie jest chyba polskie słowo, ale go użyję, zarządzalny, to znaczy rzeczywiście mamy możliwość w fajny sposób to budować. LinkedIn jest kompleksowym narzędziem, jedynym takim do budowania marki eksperckiej i mamy tu dużo wsparcia od całego ekosystemu platformy, ale tak naprawdę, jeżeli nasi pracownicy, jeżeli ich miejsce, w którym spędzają czas, w którym dzielą się wiedzą, jest gdzie indziej, to możemy im umożliwić bycie ambasadorem również w tym innym miejscu. No i tu mamy przykład Prawli, które poza tym, że program ambasadorski jest oczywiście w jakiejś części na LinkedInie, no to ambasadorzy mają też możliwość bycia ambasadorem i promowania różnych treści związanych ze swoją pracą, promowania różnych treści też o swojej organizacji, również poza LinkedInem, czyli chociażby między innymi na Instagramie. Chociaż jest to jeden z kanałów, bo oczywiście to może być też TikTok, to może być też Facebook, tam gdzie tak naprawdę dla ambasadorów jest to najbardziej naturalne.
Więc znów tutaj przykład akurat kanału, który ja sam obserwuję, bo właśnie też to są ciekawe treści ukazujące z jednej strony dużo informacji o samej pracy programisty frontend, z drugiej strony właśnie pokazujące też kulisy pracy w organizacji. Zresztą nawet jest, widzicie, tak jak w bio oznaczona organizacja, więc też to od razu daje jakieś takie, powiedzmy, poczucie, skąd ta osoba jest, o jakiej pracy może mówić. Natomiast nie jest to stricte LinkedIn. Być może oczywiście zasięgi w związku z tym nie są tak ogromne, ale z drugiej strony no też być może dotarcie właśnie do grupy docelowej jest tym samym bardziej precyzyjne, bo obserwują tą osobę tylko i wyłącznie osoby zainteresowane tymi tematami, bo jest to profil tylko konkretnie w tym temacie. Więc pierwszy taki punkt to jest właśnie dobór odpowiedniego narzędzia. Tu jest jeszcze jeden przykład w tym temacie, to jest Leroy Merlin. No i pracownicy, którzy pracują w sklepach jako doradcy klientów przede wszystkim, znaczy generalnie na różnych stanowiskach w tej linii biznesowej właśnie sklepów Leroy Merlin. I zostali takimi właśnie ambasadorami kariery, ambasadorami firmy. Z tego, co właśnie kojarzę, no to program rozpoczął się tak, że dostali przeszkolenie z rzeczy przydatnych w kontekście tego konkretnie kanału, bo tutaj akurat firma sobie zdefiniowała, że Instagram to jest to miejsce, gdzie z jednej strony oni w naturalny sposób są, budują jakąś swoją obecność, z drugiej strony tam mogą dotrzeć do swoich grup docelowych, więc ambasadorzy też dostali jakieś przeszkolenie, skręcenia rolek, zrobienia zdjęć właśnie z takich potrzebnych rzeczy, no i w ten sposób rozwijają już takie stricte swoje ambasadorskie profile w tym miejscu, czyli stricte na Instagramie. Dajcie znać w komentarzach, czy ktoś z Was prowadzi takie działania ambasadorskie albo zachęca właśnie pracowników, czy w jakiś sposób wspiera do tworzenia kontentu na właśnie innych platformach społecznościowych niż LinkedIn. Bo jestem ciekaw, czy na przykład ktoś z Was spróbował z TikTokiem, czy tam ambasadorzy jakieś działania ambasadorskie publikują, czy może jeszcze z jakimś innym medium społecznościowym, więc też dajcie znać, jeżeli ktoś z Was już takie podejście wdraża i gdzieś dywersyfikuje te kanały komunikacji w programach ambasadorskich, bo też może dla innych właśnie to będzie inspiracja, jak zrobić coś w pozostałych mediach społecznościowych. Ja od siebie dodam, że rzadko wchodzę na TikToka, już mój okres testowania się zakończył. Nie polubiliśmy się, ale lubię profile PWC i Biedron, i Rossmana. Jeżeli chodzi właśnie o takie działania związane z EBET-ą, mi tak siadło i nie jest, i nie jest, wiesz, jakieś takie cringe'owe. Tak. PWC akurat robi to w ten sposób, bo też miałem okazję rozmawiać o tym z właśnie z zespołem z PWC, że głównie content, znaczy część kontentu dostarczają ambasadorzy akademiccy, czyli osoby, które są studentami, a wspierają działania firmy na uczelniach, ale też oczywiście zespół EBOWY. Dobra, tak na TikToku hitem jest babeczka, która nagrywa rzeczy z Biedronki, nie będąc pracownikiem Biedronki, tak, rzeczywiście też mi się cały czas wyświetla w podpowiedziach. Dobra, jak macie też jakieś przykłady, na przykład ciekawych właśnie działań stricte ambasadorskich, jakichś konkretnych osób na właśnie tych innych mediach społecznościowych, to możecie tutaj podrzucić, dlatego że właśnie tak jak wspomniałem, no tworzymy też z tego taką listę różnych, oczywiście te wszystkie odpowiedzi, które tutaj napisaliście, to też będą brane pod uwagę, ale tworzymy też właśnie z tego listę takich różnych przykładów, więc wszystko, co możecie podrzucić, co według Was jest ciekawe, to jak najbardziej się przyda. A my tym samym idziemy dalej. Chyba mój ulubiony punkt dzisiejszego spotkania, również jesteśmy dalej w tym temacie trochę takim przygotowania, planu komunikacji, samej strategii, czyli jeszcze zanim uruchomimy pierwsze działania, zanim w ogóle ogłosimy w organizacji, że ruszamy z takim programem, no to warto zastanowić się nad identyfikacją, nad takim trochę DNA tego programu ambasadorskiego, czy nad po prostu historią taką, czy narracją, którą my chcemy pracownikom przekazać na temat tego programu.
I już pokazuję przykłady, o co mi chodzi w całej tej historii, w całej narracji. Tu jest przykład jednego z programów Employee Advocacy firmy Ask Henry, czyli firmy, która świadczy usługi coś a la concierge, czyli usługi zdalnych oraz miejskich asystentów, którzy wspierają w realizacji przeróżnych zadań, właśnie zarówno zdalnych, jak zrobienie jakiegoś researchu, czy nie wiem, znalezienie hotelu, czy czegokolwiek, jak i miejskich, jak nie wiem, odebranie paczki, czy zrobienie zakupów na drugim końcu miasta. No i tutaj akurat firma zdecydowała, że z racji, że często o tych osobach właśnie, które pełnią rolę tych asystentów, mówi się jako tacy bohaterowie, heroes, no to cały program Employee Advocacy został zbudowany właśnie wokół tej narracji Henry Heroes, czyli że generalnie naszym celem jest pokazywanie was, pracowników firmy Ask Henry, Henryków i Henryczki, tak się potocznie mówi, jako właśnie tych herosów, jako tych bohaterów, którzy swoją codzienną pracą wspierają naszych klientów w przeróżnych zadaniach. Więc cała w ogóle idea, jakby opis, zachęcenie pracowników do wejścia w programu, cała też szata graficzna, zobaczycie, tutaj też były takie zdjęcia, takie layouty, gdzie ktoś mógł sobie wrzucić po prostu zdjęcie właśnie na LinkedIna z hashtagiem, z podpisem, że jestem częścią Henry Heroes, czyli tego programu, ale cała właśnie ta historia, ta narracja była zbudowana, pozdrowienia Anita, była zbudowana wokół tego hasła Heroes, żeby pracownicy też właśnie mogli się poczuć, że też program jest o nich, że to właśnie nie jest tak, że wiecie, że my teraz jako firma chcemy waszego wsparcia w działaniach promocyjnych, tylko nie, jakby my jako firma chcemy wam, z was, wiemy, że jesteście tymi bohaterami rzeczy codziennych dla naszych klientów, no i chcemy to też pokazać na zewnątrz. Drugim przykładem, pozdrowienia dla Oli, który też z GLS i dla Jagody, który też uwielbiam, jest program Employee Advocacy GLS, który nazywa się GLS przy kawie. To, co widzicie na środku, to jest slajd z prezentacji, którą dostali pracownicy jako właśnie takie wytłumaczenie tego, czym ten program jest, jakie są zasady, jako generalnie przedstawienie takiej strategii. No i tutaj jest właśnie też wytłumaczona cała geneza nazwy, dlaczego ten program nazywa się GLS przy kawie, co to ma wspólnego generalnie z działaniami ambasadorskimi. No dlatego, że organizatorzy programu stwierdzili, że co jest taką rzeczą, która łączy pracowników niezależnie od tego, czy to są pracownicy, którzy pracują w centrali GLS, czy to są pracownicy, którzy pracują w biurach regionalnych, czy w jakichkolwiek oddziałach. No w różnych miejscach, bo firma jest oczywiście rozproszona po całej Polsce i też specyfika pracy na stanowiskach jest bardzo różna, no to, że jest to coś takiego jak kawa, bardzo prosta rzecz, czyli przed pracą zaczynamy od kubka kawy, przed spotkaniem kawę, na spotkania towarzyskie umawiamy się na kawę, przy ekspresie toczą się najważniejsze rozmowy i tak dalej, i tak dalej. Kawy też są różne rodzaje, więc każdy znajdzie coś dla siebie, jest ta różnorodność. No i tutaj cała ta narracja, a później też tak jak zobaczycie, komunikacja, ale też właśnie zachęcanie, budowanie motywacji, czy też zaangażowania pracowników, chociażby poprzez welcome packi, czy takie właśnie prezenty, są zbudowane wokół tego motywu bycia przy kawie, rozmowy przy kawie, zaproszenia do kawy, bo też ambasadorzy używają tych haseł, że właśnie zapraszamy do rozmowy o pracy w GLS przy kawie z nami i tak dalej. Wszystko jest w całym tym nurcie. Tu widzicie oczywiście kubek do kawy, kawę, tu jest notes zrobiony z ziaren po kawie, więc wszystko jest generalnie w tym całym podejściu, pod tym motywem przewodnim. I kolejnym takim przykładem w tym temacie, o czym, o dobra, już przy... Rzucam jest film All for One Group, też pozdrawiam Gabrysię i daną tezę All for One, gdzie motywem przewodnim było oczywiście takie hasło The One Squad,
Ale tutaj bardzo fajnie zagrało też to, że już na etapie właśnie komunikacji programu każdy z ambasadorów dostawał jako zadanie określenie, co jest jego tym my one, co jest tym jego jednym takim kluczowym obszarem ekspertyzy, kluczowym obszarem, o którym będzie mówić w mediach społecznościowych. Takim kluczową rzeczą, którą będzie się dzielić. I pod tym właśnie szyldem My One, czyli tutaj, jak widzicie, jest akurat screen ze zdjęcia w tle na LinkedInie jednej z osób PMO, czyli Product Management is My One. I tu oczywiście każdy mógł wybrać sobie swoje. HR is My One, Employer Branding is My One, Marketing is My One i tak dalej. I jeszcze mam do Was pytanie. To Gabrysia, ty nie możesz odpowiadać. Co to jest ten tutaj? Czy widać moją strzałkę? Nie wiem. Nad tym napisem What's yours? Co to jest tutaj takie pomarańczowe? Ciekawe, czy ktoś zgadnie. Sofa, kanapa, no wow, jesteście tak. Kanapa z Friends, Piotr, brawa, tak. To jest kanapa z Friends, też jako symbol właśnie zaproszenia do rozmowy. Zaproszenia do takiego, wiecie, chodź, pogadajmy o pracy, wymieńmy się właśnie jakimiś spostrzeżeniami, porozmawiajmy o tym, jak, nie wiem, właśnie czy o pracy, czy o organizacji, którą reprezentuję, jako taki właśnie sposób na też posiadanie jakiegoś takiego symbolu, który łączy te działania ambasadorskie. No dobra, idąc dalej. Jak już mniej więcej wiemy, że chcemy takie działania ambasadorskie w firmie zrobić, że mniej więcej wiemy, jaki chcemy nadać temu kształt, charakter, jak tą narrację zbudować, no to na etapie komunikacji tego programu w organizacji, czy już na etapie rekrutacji, bardzo fajnie jest, szczególnie jeżeli jesteśmy dużą organizacją, szczególnie, chociaż nie tylko jeżeli jesteśmy dużą organizacją, ale jeżeli na przykład nie jesteśmy pewni, czy ten temat, jak wyjdziemy od razu do pracowników z komunikatem o rekrutacji, to czy w ogóle będziemy mieć chętnych, czy to będzie tak, że jeżeli my nie zrobimy wcześniej trochę takich działań, które budują świadomość i kształtują takie podłoże pod tą obecność pracowników na LinkedInie, czy w ogóle budują jakieś zainteresowanie ich tym tematem, to czy to nie będzie tak, że my ogłosimy rekrutację i zgłosi się tam, wiecie, 5 osób do bycia ambasadorem, no to warto też w ogóle zacząć od takich działań właśnie, które mają na celu kształtowanie tego podłoża i sprawdzanie, na ile w ogóle temat budowania swojego personal brandingu jest dla pracowników tematem ciekawym. No i tutaj mam przykład, tutaj post z LinkedIna Ani z Deloitte'a, bo Deloitte zrobił coś takiego przed uruchomieniem swojego programu ambasadorskiego, co się nazywało LinkedIn Weekend, czyli zorganizował 3 webinary o różnych tematach związanych z LinkedInem i z personal brandingiem, tym samym w ogóle sprawdzając, na ile to jest temat, który pracowników będzie interesować, po pierwsze. Po drugie, wzbudzając też oczywiście zainteresowanie, tak? Czyli osoby, które wzięły udział w webinarze, jeżeli ten temat się okazał dla nich interesujący, no to później dostały też propozycje w postaci komunikatu, że firma rusza z takim programem na kontynuację tych działań, tak? Czyli na kontynuację działań w kontekście właśnie bycia na LinkedInie czy rozbudowywania swojego personal brandingu. Więc to jest taki przykład, który też można rozważyć jako przykład budujący świadomość i to kształtujący takie podłoże pod działania employee advocacy. Jeżeli być może nie jesteśmy pewni, czy w ogóle nasz program zbierze jakichś chętnych, czy będą osoby, które chcą się w to zaangażować. No i oczywiście tutaj też mam do Was pytanie, jak jeszcze inaczej według Was można budować świadomość i sprawdzać zainteresowanie tematem przed rozpoczęciem programu. Tutaj mamy przykład stricte zorganizowania LinkedIn Week, czyli takich webinarów, które trochę wprowadzają w temat. Które są trochę takim haczykiem, że zostawiają trochę jakąś część informacji, ale po więcej trzeba się zgłosić do programu i tam te informacje będą w bardziej kompleksowy sposób podane, ale być może macie jakieś inne przykłady, a może też jakoś to robiliście.
takiego właśnie wcześniejszego budowania świadomości o programie sprawdzania gruntu, sprawdzania w ogóle, czy będziemy mieć zainteresowanych pracowników, którzy taki program, do takiego programu będą chcieli dołączyć, będą chcieli wziąć w nim udział. Więc jeżeli coś takiego macie, to dawajcie koniecznie znać na czacie, bo tak jak mówię, tworzymy też z tego listę inspiracji. A ja tym samym lecę dalej, bo oczywiście gadam i Sylwia tutaj już mi kiwa, że jest połowa czasu, nawet więcej. Oczywiście fajnie jest w ciekawy sposób powitać naszych ambasadorów, przygotować dla nich jakieś welcome packi. Tutaj tych inspiracji jest masę. To są jakieś trzy wybrane, które akurat dla was wrzuciłem. Natomiast, no, tak jak to w temacie gadżetów, tak jak to w temacie różnych welcome packów, sky is the limit. Więc tu inspiracji na pewno też możecie znaleźć bardzo dużo. Jeżeli właśnie coś ciekawego widzieliście, albo sami na coś ciekawego wpadliście, to oczywiście również dawajcie znać. Natomiast no jest to też bardzo fajny aspekt na rozpoczęcie programu. Wiecie, zawsze to też jest jakiś temat, który pomaga zrobić zdjęcie, właśnie chociażby bluza, czy chociażby jakiś pakiet powitalny. To zawsze jest jakieś takie przełamanie lodów z pierwszym zdjęciem, które ambasadorzy wstawiają na swoje media społecznościowe. Więc tutaj też zachęcam do tego, żeby czerpać inspiracje z innych programów ambasadorskich, z jakich to oczywiście jeszcze powiem. Sesje zdjęciowe, kolejny temat do wdrożenia naszych pracowników jako ambasadorów i kolejne case study i ciekawa rzecz do zaimplementowania w waszych organizacjach czy w waszych programach ambasadorskich. To, z czym ja się często spotykam, to jest taki opór też przed tym, że niektórzy na przykład mają stare zdjęcia na LinkedInie, albo że właśnie nie wiedzą, co wstawiać, nie mają jakichś takich pomysłów też, w jaki sposób, czy umiejętności robić jakieś zdjęcia, że być może by chcieli, ale nie mają po prostu tego zasobów. Więc fajnym pomysłem może być też zorganizowanie chociażby w ramach właśnie startu programu, czy w ramach jakiegoś szkolenia onboardingowego dla ambasadorów, zorganizowanie dla nich po prostu sesji zdjęciowej. Tutaj też dwa przykłady programu Deloitte i programu Budimex, gdzie rzeczywiście pracownicy mieli możliwość przy okazji szkolenia onboardingowego zrobić sobie od razu sesję zdjęciową, sesję portretową, czy właśnie taką sesję nawet quasi biznesową, jakichś różnych zdjęć, które później mogą wykorzystywać do swoich działań ambasadorskich. I lecimy dalej. Utrzymanie zaangażowania to jest oczywiście temat, który jest bardzo, bardzo trudny, to raz, dlatego o nim jest osobny odcinek, ale no ciężko mówić o programie ambasadorskim, o jakichś etapach i case study z tego, co właśnie w tym temacie można zrobić, bez zatrzymania się na chwilę nad tym, nad utrzymaniem zaangażowania i też bez kilku takich przykładów, chociażby na jakieś różne szkolenia, dodatkowe aktywności, które możemy dla naszych ambasadorów wdrożyć, żeby gdzieś w trakcie programu podgrzewać ich zainteresowanie. Bo oczywiście na początku, tak jak pewnie ci z was, którzy już te działania ambasadorskie, wdrożenie tych działań ambasadorskich mają za sobą, no to pewnie wiecie, że na początku to zawsze jest fajnie i zawsze jest fajna energia, zaangażowanie. I dużo, dużo osób chce w te działania się angażować i projektować i po prostu pisać, czy być obecnym w mediach społecznościowych. No ale z biegiem czasu, jeżeli tego zaangażowania nie będziemy podgrzewać, podtrzymywać przez różne dodatkowe aktywności, interakcje z uczestnikami, to po prostu ono będzie spadać. No i tutaj jako jeden z przykładów, to chociażby w sumie, nie wiem czy Olga jesteś, ale możesz potwierdzić, czy to na pewno było w ramach programu Employee Advocacy, ale pamiętam, że zrobiłem tego screena, bo fajnie spodobało mi się to, jakby też pomysł na taki mniej konwencjonalny warsztat, który pomagał uczestnikom opanować techniki fotografii mobilnej i generalnie przygotowywać i robić zdjęcia, co tak jak wszyscy wiemy, jest to bardzo ważne, żeby te zdjęcia, które publikują nasi ambasadorzy, byli dobrej jakości, a często jest to
taka kompetencja czy umiejętność, której naturalnie po prostu nie posiadamy. Więc poza tym, że przygotowujemy ich ze wszystkich tych aspektów takich, powiedzmy, bardziej personal brandingowych, czyli przygotowujemy z nim profil na LinkedInie, zastanawiamy się, o czym mogą pisać, zastanawiamy się, w jaki sposób mogą pisać, jak budować jakiś swój plan komunikacji, to chociażby fajnym przykładem jest też to, taki pomysł na zorganizowanie szkolenia z sesji zdjęciowej. Okej, to akurat zwycięzcy konkursu, gdzie pracownicy dostarczają content pod social media, ale to jest, myślę, że fajny pomysł też, żeby to wykorzystali właśnie w mediach społecznościowych. Spisałem przykładowe tematy szkoleń, które też można uruchomić w trakcie trwania programu ambasadorskiego, które też są dobrym pomysłem na to, żeby po prostu te kompetencje, które zazwyczaj pracownicy dostają gdzieś na początku w ramach onboardingu, żeby też je uzupełniali. No to chociażby storytelling, copywriting, język polski. Tu znowu pozdrawiam Ciebie, Milena, ale pamiętam cały czas szkolenie, które właśnie Milena zorganizowała w Allegro z Kamilą Kalinczak z takich właśnie niuansów języka polskiego, które po prostu było jednym z najlepiej ocenianych szkoleń chyba w tamtym czasie przez ambasadorów. Więc to też jest jakiś fajny pomysł na to, żeby ludzi zachęcić do eksploracji języka, do tego, żeby swoje posty być może pisali w inny sposób, używali innych słów, czy po prostu bardziej się zastanawiali, jak gdzieś jakieś pewne wyrażenia należy formułować, czy używać, nie wiem, przysłów, czy jakichś powiedzeń, żeby to było we właściwym sposób. Język inkluzywny w mediach społecznościowych. Fajną też alternatywą może być szkolenie z bezpieczeństwa w sieci, bo to też, jak ja czasem rozmawiam z osobami, które dopiero zaczynają być bardziej aktywne w mediach społecznościowych, to jedną z obaw, która się pojawia, pytając ich właśnie, dlaczego do tej pory w mediach społecznościowych nie były aktywne, no to jest ten obszar bezpieczeństwa czy takiej prywatności, więc być może zorganizowanie takiego szkolenia z bezpieczeństwa w sieci również jest czymś, co może gdzieś w trakcie właśnie być ciekawym aspektem dla ambasadorów, czy właśnie taką ciekawą rzeczą podtrzymującą zaangażowanie. Kreatywne tworzenie, wyszukiwanie treści, no czy chociażby AI w personal brandingu i jego nieograniczone zastosowanie w różnych działaniach personal brandingowych i ambasadorskich. Więc to jako kilka takich przykładów. Jeżeli znów organizowaliście być może jakieś takie szkolenie w waszej organizacji albo słyszeliście o czymś, co w fajny sposób wzmocniło zaangażowanie czy motywację ambasadorów, to oczywiście dawajcie znać. A my tym samym idziemy dalej, bo co jest jeszcze ważne we wszystkich działaniach employee advocacy, to ważne są również celebrowanie sukcesów czy różne podsumowania, mówienie o jakichś kamieniach milowych naszego programu, właśnie po to, żeby później z jednej strony nasi ambasadorzy czuli się docenieni, że są częścią takiego programu, z drugiej strony, żeby nasza organizacja widziała, że program działa, jakie odnosi rezultaty, jakie skutki i co daje, jakie cele realizuje, ale z trzeciej strony, nie wiem, czy tak się mówi z trzeciej strony, no ale trzeci powód, no to też właśnie, żeby rynek widział, żebyśmy też mogli siebie wzajemnie inspirować, żebyśmy wiedzieli, gdzie te dobre praktyki możemy znaleźć, z których miejsc warto czerpać inspirację. No i tutaj przykłady też z LinkedIna, celebracji różnych sukcesów zarówno przez ownerów programu Employee Advocacy, jak i też właśnie przez samych ambasadorów. W Sherby też właśnie generowało takie fajne podsumowania, które ambasadorzy mogli sobie później na swoim LinkedInie opublikować jako właśnie też gdzieś podsumowanie roku działań ambasadorskich, przedstawienie, co to w ogóle zmieniło, jakie w ogóle wyniki te osoby osiągnęły, co to dało, ale też właśnie do ilu osób chociażby udało się dotrzeć, żeby pokazać też realne liczby, realne statystyki, jak działania w takim programie, co konkretnego mogą przynieść. Tu też jeszcze dodam może, Mateusz, żeby w ramach takiego tej komunikacji wewnętrznej, w ramach programu, którą animują dziewczyny z działu CSM, są wysyłane takie miesięczne podsumowania, rankingi, czy też wyniki wyzwań, które są, że tak powiem, publikowane z wyprzedzeniem ambasadorom i ambasadorkom na zasadzie, że kto napisze najlepszy post na dany temat albo właśnie podejmie się takiego i takiego wyzwania. I to jest też tak jakby i element takiego biznesowego podsumowania,
podsumowania działań Dokładnie. związanych z KPI-ami, oczywiście z tymi wszystkimi cyframi, miernikami, na które zwracamy uwagę, ale też ten element właśnie grywalizacji i tego, że na platformie można podejrzeć swoje wyniki względem innych i zobaczyć, co tam wygenerowało więcej punktów, to zawsze, zawsze też nakręca. A z drugiej strony, oprócz tak jakby tej komunikacji wewnętrznej, mailingów, to cieszymy się z tego, że już z kolejnym klientem będziemy świętować właśnie takie okrągłe rocznice, na przykład 3 lata odpalenia projektu, jak z PMI ostatnio, czy teraz właśnie przymierzamy się do Allegro. I to jest fajne, żeby połączyć tak jakby tą komunikację, która jest comiesięczna, z tym spotkaniem offline, które jest taką faktycznie celebracją i podsumowaniem czegoś dużego. Dokładnie, jak najbardziej. Właśnie zastosowanie zarówno wewnątrz organizacji, na zewnątrz organizacji, no i też dla Was jako ownerów fajne narzędzie na pokazywanie swojej pracy i też w jakiś konkretny, namacalny sposób pokazywanie właśnie wyników, rezultatów. Słuchajcie, tych przykładów, case'ów, tego wszystkiego jest oczywiście masę więcej, a już praktycznie minął czas, w którym miałem gadać, a jeszcze mam kilka slajdów, więc przewidując, że tak może być, no to ja zebrałem takie przykłady programów, które ja osobiście śledzę, które według mnie warto wziąć gdzieś pod uwagę. Oczywiście znów, to nie jest lista zamknięta, bo ja w tym temacie siedzę i gdzieś taką swoją listę czy programy, które znam, mam, ale na pewno to nie jest wszystko, więc jeżeli chcecie tutaj do tej listy dodać swój program, jakiś hashtag właśnie, pod którym ten program jest, czy w jakiś inny sposób, jak możemy znaleźć informacje o waszym programie ambasadorskim, czy jak możemy znaleźć wasze działania ambasadorskie, czy jak chcecie to tutaj dodać coś innego, co znacie, wiecie, że jest ciekawe z polskiego rynku pracy, no to też dajcie nam znać i do tej listy takich właśnie polecajek, informacji, kogo śledzić, to na pewno dodamy. A tym samym jeszcze tutaj mamy 6 ownerek programów Employee Advocacy, które odpowiedziały na moje zapytanie, ponieważ zrobiłem taki mini wywiad przed tym webinarem dla Was, pytając właśnie osób, które za programy Employee Advocacy już jakiś czas w swoich organizacjach odpowiadają, pytając właśnie ich o 3 takie najważniejsze według mnie rzeczy, które być może Wam, czy planującym programy Employee Advocacy, czy też będącym w trakcie, zastanawiający się nad różnymi aspektami, mogą się przydać. I tak, a to jeszcze może 2 słowa. Te całe odpowiedzi, które ja od dziewczyn uzyskałem, to też postaramy się w jakiś sposób podsumować i gdzieś je umieścić, czy na landingu, czy w innym miejscu, bo to też fajny materiał właśnie do inspiracji, do czerpania wiedzy i takich informacji o tym, na co uważać, ale też co, jak te programy mogą pomóc. Natomiast ja tu wyłoniłem takie najczęściej pojawiające się rzeczy w tych 3 pytaniach. Pierwsze pytanie było takie, co było, jest dla Was najtrudniejsze i oczywiście najczęściej pojawiającą się odpowiedzią i być może dla Was, którzy już też te programy realizujecie, nie jest to jakieś odkrycie, ale rzeczywiście najczęściej pojawia się to, że najtrudniejsze jest utrzymanie motywacji i zaangażowania uczestników programów Employee Advocacy po tym początkowym okresie ekscytacji, czyli właśnie znów, jak zaplanować ten program i jakieś jego konkretne etapy realizacji już po tym, jak go uruchomimy, żeby ta motywacja naszych ambasadorów była cały czas na podobnym poziomie albo chociażby na porównywalnym poziomie, bo oczywiście później pojawiały się ograniczenia czasowe zarówno ze strony ambasadorów, jak i ze strony organizatorów, bo ja też często właśnie powtarzam, że pamiętajmy o tym, że my też będziemy mieć różne inne projekty, różne inne ograniczenia czasowe jako właściciele tych tematów. No więc warto zaplanować odpowiednie zasoby czy odpowiedni czas do właśnie takich działań ambasadorskich. Druga taka rzecz, która się pojawiała jako najtrudniejsze czy największe wyzwanie, jest zaangażowanie kadry menedżerskiej oraz C-levelu do aktywnego uczestnictwa w programie, głównie właśnie również ze względu na ograniczenia czasowe. No i też pojawiało się takie wyzwanie w tych odpowiedziach, jak problemy ze zdefiniowaniem
jakiegoś takiego systemu gamifikacji, czy właśnie z dostarczeniem takiego rozwiązania w postaci hubu treści, czy czegoś do monitorowania wyników bez specjalistycznych narzędzi, w sensie bez właśnie systemów, chociażby takich właśnie jak oferuje Sherby, że też wtedy rzeczywiście to monitorowanie wyników, jakieś takie zarządzanie tym programem jest nieco trudniejsze niż w przypadku posiadania takich rozwiązań. Drugie pytanie było takie, czy jest coś, co teraz zrobilibyście inaczej? No i tu odpowiedź, która pojawiała się najczęściej i to jest dla Was, słuchajcie, dobry tip, większa liczba osób odpowiedzialnych za koordynację programu. Szczególnie właśnie, jeżeli ten program jest po prostu większy, czy szczególnie jeżeli ten program jest w większej organizacji, bo znów, ja też to powtarzam, naprawdę employee advocacy to jest kawał roboty, więc być może warto zastanowić się nad tym, żeby więcej osób zaangażować do zarządzania tym programem. Co jeszcze się pojawiało, to regularne spotkania feedbackowe i strategiczne z udziałem uczestników programu, czyli żeby też razem zastanawiać się nad tym, w jaki sposób ten program można by rozwijać, jakie cele można by na bieżąco ustalać, czy chociażby właśnie jakie działania dodatkowe dla ambasadorów planować, żeby też po prostu ich włączać w budowanie tej strategii już w trakcie trwania programu. Kolejną rzeczą jest zaangażowanie działów HR i komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej, PR, marketingu w dostarczanie treści i pomysłów na posty. Czyli znów, jeżeli my też w jakiś sposób dostarczamy część pomysłów na posty czy treści dla naszych pracowników, to żebyśmy nie byli tą jedyną osobą czy jedyną jednostką w organizacji, która to robi, tylko żebyśmy już od samego początku zaangażowali w to inne zespoły, przede wszystkim właśnie oczywiście HR, komunikacja, marketing, PR, żeby to też były jednostki, które nam dostarczają jakieś treści dla ambasadorów. No i właśnie lepsze wykorzystanie narzędzi do monitorowania, co też dla samych pracowników, którzy by widzieli rezultaty swoich działań, wpływa też na motywację, jeżeli mogą widzieć rezultaty, ale też porównywać się właśnie z innymi pracownikami, z innymi osobami. No i ostatnie pytanie, co program przyniósł organizacji, czy jakie cele pomógł zrealizować? No to pierwsza taka odpowiedź uśredniona, która się pojawia, to jest oczywiście brand awareness, czyli to, że rzeczywiście te osoby z tych organizacji, o które o to zapytałem, widzą wpływ employee advocacy na generalnie te korzyści w budowaniu wizerunku ekspertów, naszych pracowników jako ekspertów, ale też na właśnie rozpoznawalność naszej marki pracodawcy, bo przez te działania employee advocacy, przez dotarcie do networku naszych pracowników, my tym samym oczywiście mocno budujemy tą widoczność i ten awareness o naszej firmie jako miejscu pracy. Co jeszcze, to integracja wśród pracowników i ambasadorów, ale też budowanie dobrych praktyk w zakresie HR i employer brandingu i też wykorzystanie właśnie trochę tego programu jako takiej okazji do promocji różnych inicjatyw, które w ramach organizacji się dzieją, również tych HR-owych. Oczywiście zwiększenie ruchu na stronie, liczba aplikacji czy ta rozpoznawalność, ale też to, co się pojawiało w tych odpowiedziach, to że firmy i te osoby jako właściciele, właścicielki właściwie tematów employee advocacy widzą, że te programy również wpływają na większe związanie pracowników z firmą i ich zaangażowanie. Ja tak myślę, Sherby, że kiedyś musimy jakieś badanie w tym temacie zrobić i w końcu mieć dane, żeby pokazać, że programy employee advocacy wpływają na zaangażowanie pracowników w tylu i tylu procentach, w takiej i takiej skali. No i słuchajcie, to jest tyle. Anię Morawiec, która w badaniach tak, Anię. Siedzi lepiej. Prawie zmieściłem się w czasie, prawie, ale udało się nie przeciągnąć tego jakoś bardzo długo. Oczywiście zachęcam Was do tego, żebyśmy zostali w kontakcie, czy na LinkedInie, czy na Instagramie, do którego tutaj jest QR kod, czy gdziekolwiek w innym miejscu. Jeżeli chcecie też podesłać jakieś właśnie działania swoje, employee advocacy, to ja bardzo chętnie sam przyjmę każdą inspirację, bo też lubię się w tym temacie inspirować i podglądać, co robią inne organizacje, czerpać świeżą wiedzę i świeże pomysły w tym temacie, więc też dajcie znać. I z mojej strony to tyle. Przekazuję głos Sylwii. Dzięki Mateusz. My tutaj mieliśmy właśnie taką umowę, bo nasze webinary zazwyczaj są rekordowe, jeżeli chodzi o przekraczanie czasu, chociaż zdradzę Ci Mateusz, nie chciałam Ci mówić na starcie, że Monika mówiła dłużej, bo nie chciałam Cię Kurde. tutaj, wiesz, zachęcać. No nie.
Dlatego teraz sobie zrobimy, że tak powiem, na zamknięcie te rzeczy. Pierwszym tak jakby elementem jest to, że ja zapraszam Was już za tydzień właśnie na spotkanie z Olgą, bo widzimy tutaj i tak jakby po programach, ale też po czacie, po naszych po prostu doświadczeniach, że właśnie to utrzymanie zaangażowania w programie jest takim etapem, który pojawia się po tym pierwszym boomie i tym, że wszyscy chcą, dostali gadżety, są świeżo po szkoleniu i mają takie flow właśnie publikowania, no to jednak jak w każdym programie, jak w każdym projekcie pojawiają się takie różne sytuacje ups and downs i Olga będzie opowiadać o tym, jak im zapobiegać, jak też dbać o monitorowanie zaangażowania pracowników i też co robić z tymi, którzy właśnie nie chcą i się wycofują, a z drugiej strony co z tymi, którzy są wyjątkowo aktywni, więc tutaj pojawi się dużo, dużo dobrych praktyk. Także to już za tydzień, 14 marca. A jeżeli chcecie właśnie zobaczyć, jak od środka wygląda nasza platforma, jak właśnie wygląda ta grywalizacja, jak wygląda to monitorowanie wyników i hub treści dla pracowników, to my to wszystko pokazujemy na takich bezpłatnych konsultacjach, na demo właśnie naszej platformy i też dzielimy się dobrymi praktykami z innych programów, więc to jest takie, wiecie, dwa w jednym, trochę poznanie narzędzia, a trochę też odpowiedzi właśnie na pytania związane z tym, jak właśnie rozpocząć program Employee Advocacy albo Social Selling, które prowadzi Marcin lub Gosia z naszego pszczelego teamu. I tutaj zbliżamy się do właśnie momentu grywalizacji. Ostatnio zawiódł Zoom i przeprowadzałam to, że tak powiem, gębowo, ale tutaj już, wiecie, douczyłam się. Douczyłam się funkcji, więc uruchamiam teraz quiz i zobaczymy, kto i na ile słuchał tutaj Mateusza najlepiej. Jeżeli chodzi Widzę. o clou programu, co Mateusz, nie wiedziałeś, jakie pytania wybiorę. Ja też widzę Wiedziałem, tutaj. podchwytliwe, no. A, podchwytliwe, widzisz? No, żeby wygrać taką książkę takiego autora, to nie może być łatwo, nie może być prosto. To ja może tutaj jeszcze przejdę sobie przez te pytania. Tutaj Mateusz wskazał, że zaczęły się te działania w 2013-2014 na mapce. No ale pytanie o to, kto odpalił pierwszy program Employee Advocacy, nadal pozostaje otwarte, więc jeżeli ktoś się do nas zgłosi, że to byliśmy my i będzie miał na to papiery, to z chęcią zaktualizujemy tutaj. Tylko employee advocacy, a nie social selling, to nie, bo A to nie też social trzeba selling, tą Bartek. różnicę. No, tylko, bo social selling zdecydowanie myślę, że był dużo wcześniej niż employee advocacy. Tak, także tutaj nadal czekamy na rozstrzygnięcie tego pytania, które Mateusz postawił na początku. Tutaj kto oparł story swojego programu o kawę? No nie był to Starbucks, ale był to właśnie GLS i widzę, że tutaj zdecydowana większość odpowiedziała poprawnie. I czego nie było na zdjęciu przykładowych welcome packów, nie było na tamtym zdjęciu notesu. On pojawił się gdzie indziej, także były bluzy, był kubek termiczny. Ja oczywiście tutaj po webinarze zajrzę w naszego Excela, Zoom tutaj odpowie i podbije do Was, czy to mailowo, czy na LinkedInie, o dane do wysyłki naszej książki i tutaj jeszcze mamy dodatkowy element, także mamy takie świeżo zrobione naklejeczki Sherby. To w ramach Nice. szerzenia brandingu i dobrych praktyk. Dziękuję Wam tutaj za odpowiedzi. Kończymy już sobie ankietkę. Także możemy tu jeszcze tak GLS. Dobra. I teraz przejdziemy sobie do tego momentu, na który wszyscy czekali, czyli do sesji pytań i odpowiedzi. Ja widzę, że nie zadawaliście tych pytań w sesji Q&A, więc jeżeli ktoś tutaj jeszcze na czacie nam podbije pytanie, a ja sobie poskroluję, to bardzo chętnie na nie odpowiemy. To, co mi mignęło jako ostatnie, Mateusz, na czacie, to było pytanie o to, co sądzimy o angażowaniu zarządu, jeżeli chodzi o programy Employee Advocacy.
Ja to zawsze mam takie podejście turbopraktyczne, bo oczywiście powinniśmy powiedzieć tak, super, angażujmy zarząd, tylko że w praktyce to później wszyscy wiemy, jak jest. Jakby zarząd nie ma czasu czasem zrobić siku, a co dopiero napisać posta na LinkedInie, bo takie są realia, więc ja bym zaczął od tego, żeby to, co moim zdaniem jest must have do zrobienia, to żeby jakby zbudować taką świadomość właśnie wśród zarządu, że ten temat jest ważny, że jakby to jest coś, w co powinniśmy jako organizacja inwestować, żeby po prostu zarząd nie był blokerem. I to jest pewnie coś, czego będziemy potrzebować właśnie do tego, żeby później budować przekonanie o employee advocacy wśród managementu i koniec końców wśród pracowników. No i to jest takie działanie, które możemy zrobić gdzieś tam nie angażując jakoś bardzo dużo ich czasu na stałe i wydaje mi się, że bardziej realne. Natomiast jeżeli chodzi o angażowanie później już zarządu, no to jeżeli jest na to przestrzeń, to jak najbardziej, pewnie z jakimś właśnie wsparciem ze strony ownerów, z jakimś przygotowaniem planu komunikacji, z uwzględnieniem jakichś właśnie inicjatyw firmowych i zaplanowaniem tego na nie wiem, miesiąc czy kwartał z góry. Natomiast realnie musimy wziąć pod uwagę, że rzeczywiście ograniczenie, które będziemy, nawet jeżeli świadomość będzie jak najbardziej zbudowana, chęci będą, no to będzie zawsze czas. Więc to, co moim zdaniem must have musimy zrobić, to właśnie zadbanie o to, żeby zarząd nie był w żaden sposób blokerem, żeby rozumiał ten temat, żeby się tego nie bał i żeby sam próbował w to angażować pracowników. Natomiast w drugiej kolejności to jest takie wsparcie właśnie ich w budowaniu ich personal brandingu, ale myślę, że tutaj też właśnie z dużym udziałem nas jako ownerów programu. Ja też się pod tym podpisuję, bo w planie idealnym oczywiście mamy tutaj prezesa, który jest aktywny, jak dajmy na to Rafał Brzoska, i komentuje, i postuje, i jest hiperaktywny, no ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że to jest właśnie jakiś model bardzo, bardzo, bardzo idealny. Ale tutaj podbijam to, co powiedział Mateusz, jeżeli chodzi o taką nie powiem tego słowa, uprawomocnienie, nie wiem co. Tak jakby podbicie tego, że ten program ma sens wewnątrz organizacji, czy to, wiecie, jeżeli komunikacja, która wychodzi od zarządu, czy to nagranie wideo na start, czy takiego po prostu pokazanie, że aktywność w tym programie będzie dobrze widziana przez zarząd, a nie będzie traktowana, wiecie, jako scrollowanie sociali w godzinach pracy, to już jest to wsparcie, które da Wam dużo na starcie i które warto sobie wypracować i też je zaplanować. Tu mamy jakieś kolejne pytania chyba. Pytanie, które zawsze pojawi się od zarządu, czy to się opłaca, jak zmierzyć efekt? Wiemy, jaki jest, co pokazujecie na stole. No więc teraz tak, rzeczywiście tutaj w tej prezentacji tego nie ująłem, chociaż jeżeli ktoś potrzebuje takich danych, to jakiś czas temu na potrzeby innych prezentacji od właśnie zaprzyjaźnionych organizacji, które robią już dłuższy czas programy Employee Advocacy, zebrałem stricte dane dotyczące tego, ile zasięgu na LinkedInie wygenerowały działania ambasadorów. No i teraz można sobie w łatwy sposób porównać te liczby, które są, powiem, w milionach za okres pół roku wygenerowanego zasięgu od ambasadorów, porównać chociażby do kosztów kampanii na LinkedInie. Jeżeli ktoś z Was miał tą niewątpliwą przyjemność realizowania kampanii płatnych na LinkedInie, to wie, że są to jedne z droższych kampanii. To znaczy, chociażby porównując, nie wiem, Metę, czyli Facebooka, Instagrama, no to są dużo większe kwoty tych kampanii na LinkedInie, które trzeba zabezpieczyć. No i to jest według mnie, to jest game changer. To znaczy pokazanie, że nie wiem, działaniem 20 ambasadorów przez pół roku my możemy wygenerować 1,5 miliona zasięgu na LinkedInie i to zasięgu, który dociera bezpośrednio do naszej grupy docelowej, bo do networku naszych pracowników, czyli osób z ich poprzednich pracy, z ich studiów i tak dalej. A pokazanie, ile kosztowałoby zrobienie kampanii płatnej, która wygenerowałaby ten zasięg, to jest już coś, co rzeczywiście robi robotę i gdzieś tam odbiera, powiedzmy, argumenty. No, poza tym oczywiście to, co pokazywać,
to różnego rodzaju statystyki. Ja może w międzyczasie też zaproszę do mnie na bloga, bo tam jest taki artykuł, który właśnie na m-jablonowski.com jest taki artykuł o employee advocacy, gdzie zebrałem też właśnie takie argumenty w postaci różnych wyników, danych i raportów rynkowych. A propos tego na przykład, że ludzie decydując się, czy wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, prawie połowa kandydatów szuka informacji o przełożonym w mediach społecznościowych, czy generalnie odnośnie tego, co bierzemy pod uwagę, podejmując decyzję o zmianie pracy i tak dalej, więc tam jest zestawienie na końcu tego artykułu, z tego co pamiętam, na blogu jest zestawienie właśnie tych różnych raportów, więc możecie sobie zerknąć, jak zdążę to podeślę może jeszcze tutaj link. No to są, jest jakaś druga grupa rzeczy, które możemy pokazać, czyli różne raporty, dane, zestawienia rynkowe, które pokazują, co rzeczywiście to wdrożenie employee advocacy organizacji przynosi. No i trzecie, to po jakimś czasie oczywiście też możemy pokazać rezultaty w postaci chociażby liczby osób, które dowiedziały się o pracy w naszej organizacji poprzez działania ambasadorów. Możemy to weryfikować, czy na rozmowie rekrutacyjnej, czy w formularzu rekrutacyjnym, nawet dodając takie pytanie, skąd dowiedziałeś się o pracy w naszej organizacji. Czy pokazywasz na przykład, jak wzrosły zasięgi naszych kont firmowych w mediach społecznościowych? To kilka takich pomysłów. O, dziękuję bardzo. Chciałam bardzo wkleić link, tak bardzo, że udostępnianie mi się zepsuło, ale teraz przy okazji... Ale Zuzanna wkleiła, dzięki. Dobra, widzę, mamy że tam mamy jeszcze jakieś wystąpienie pytania. Martyny Zdalskiej z LLV o tym właśnie, jak rozmawiać z zarządem o employee advocacy i taki panel. Także ja dodam po prostu do tego mailingu jutro link do tego wystąpienia. Dobra, to tym samym, bo tu widzę, że do nas jeszcze jakieś pytania spłynęły. Program Employee Advocacy na LinkedInie to oczywistość, bo to profile biznesowe naszych pracowników, więc pracują dzięki temu również nad marką osobistą. A co z kanałami na Instagramie czy TikToku? Pozwalać wykorzystywać prywatne konta lub swoich marek osobistych, czy zdecydowanie zachęcać do zakładania osobnego profilu wyłącznie pod działania ambasadorskie? No to ja bym powiedział, że dać dowolność pracownikom, to znaczy jeżeli oni w jakiś sposób tam do tej pory na przykład sami z siebie mówili na swoim Instagramie prywatnym o nie wiem, pracy, pokazywali jakieś kulisy, nie wiem, wrzucali zdjęcia z konferencji, z eventów, nie wiem, zdjęcia z integracji z zespołem, cokolwiek i jakby ich grupa docelowa jest już do tego przyzwyczajona, no to dlaczego by tego nie rozszerzyć dalej i dlaczego nie mogło pokazywać więcej tych treści? Natomiast, bo ja bym to zostawił też do decyzji ambasadorów z tego powodu, że być może niektórzy będą chcieli to oddzielić, czyli z jednej strony mieć konto swoje dla rodziny, znajomych, gdzie wrzucają, nie wiem, zdjęcia z dziećmi, z psem, z wakacji, z siłki, cokolwiek, a może chcą mieć drugie, na którym właśnie będą stricte skupiać się na swojej ekspertyzie, na pracy, na jakimś rozwoju zawodowym i chcą mieć to oddzielone, więc dlatego bym zostawił. Ja bym się nie bał czegoś takiego z punktu widzenia osoby, która zarządza programem Employee Advocacy, czy w ogóle zarządza wizerunkiem organizacji, że my na przykład pozwalamy pracownikom na ich kontach prywatnych na Instagramie czy coś, żeby oni mówili o miejscu pracy. Ja bym się raczej tego nie bał. No, bo oczywiście w Employee Advocacy, to co zresztą mówiłem też podczas, już nie pamiętam którego webinaru z czerwca, ale któregoś na pewno, że must have'em jest zaufanie do pracowników, więc no jakby my musimy im ufać, że oni tam rzeczywiście będą mówić ciekawe informacje o naszej firmie, a nie wrzucać jakieś, nie wiem, narzekania na swoich menadżerów czy cokolwiek innego. Więc natomiast no jakoś mi się tego nie bał. Bardziej w tym kontekście, że jeżeli oni chcą to zrobić, to znaczy, że jeżeli oni chcą wykorzystać swoje media społecznościowe albo jakiekolwiek inne miejsce w internecie do tego, żeby na waszą organizację ponarzekać, to oni to zrobią tak czy inaczej. W sensie są możliwości różne. To portale z opiniami, są media społecznościowe, są grupy dyskusyjne na Facebooku, gdzie można być anonimowym, więc jeżeli oni chcą to zrobić, to zrobią to tak czy inaczej. I to jakby to, że my im tego zabronimy, to w moim odczuciu na część osób zadziała to właśnie jeszcze zachęcająco. Więc ja bym zostawił pracownikom dowolność.
Ja tak sobie, Mateusz, też myślę, że to zależy od celu, jaki chcemy osiągnąć. Bo jeżeli nasz pracownik, dajmy na to, ma promować, wiecie, miejsce swojej pracy, ale to jest taka praca lokalna, czyli właśnie nie wiem, pracę tutaj w jakimś danym oddziale, strzelam Castoramy czy Biedronki, no to wtedy zaletą jest to, że dana osoba ma znajomych w sieci, które są, dajmy na to, 80% z tej lokalizacji, Dokładnie. o której mówi. Ale jeżeli tak jakby naszą grupą dotarcia jest już branża, to ja na przykład osobiście mam konto Rysuję Eventy, dlatego że tam zbieram ludzi, którzy są, dajmy na to, zainteresowani marketingiem i eventami. Czyli to nie jest ten, dajmy na to, po lokalizacji, tylko bardziej po specjalizacji. Więc Tak. tutaj to zależy, się rozszerza tak jakby i na cele programu. I też właśnie wracamy tutaj do punktu wyjścia, czyli do tego pierwszego Twojego pytania o kanał komunikacji, do kogo tutaj mówimy. I tak samo myślę, jest też z programami prowadzonymi na LinkedInie, że zanim będziemy tak jakby startować z programem, to zastanówmy się, czy ta sieć, którą zbudowaliśmy do tej pory, jest siecią, do której właśnie chcemy Tak. docierać. Więc to są takie dwufalowe działania. Z jednej strony produkujemy content, a z drugiej strony tak budujemy sobie sieć, żeby to był match, co nie? Czyli żeby ten Tak, content, no w to który jest właśnie wkładamy o wysiłek. budowaniu, o ustalaniu jakiejś grupy docelowej, prawda, swoich działań. Tak. Więc ja tutaj też zdradzę behind the scenes, że wiele osób tak jakby zaprosiłam, które się i rejestrowały na nasze wydarzenie i które na przykład pokazywały mi się w zakładce networking na wydarzeniu na LinkedInie po to, żeby mieć tak jakby na świeżo te osoby, które są zainteresowane tematem employee advocacy, a których o dziwo jeszcze nie mam w sieci i się okazuje, że cały czas są takie osoby, więc to jest takie, można powiedzieć, z jednej strony produkowanie i wypuszczanie, a z drugiej strony zbieranie, żeby to po prostu miało sens i żeby to działało. Zgubiłem się w pytaniach, bo tu się pojawiły jakieś nowe te i teraz nie wiem, gdzie byliśmy. Tutaj jest, jakie macie pomysły dotyczące grywalizacji, co jest kluczowe w ramach zasad programu? Okej, widzę to. No, ja tu mam swoje jakieś podejście. Te osoby, co ze mną współpracowały, to pewnie się mogły teraz uśmiechnąć, bo wiedzą, o czym powiem. No bo ja uważam, że nie powinniśmy motywować pracowników za działania ambasadorskie finansowo, ani jakby żadną taką gratyfikacją w postaci jakby czegoś, co można spieniężyć. Dlaczego? Dlatego, że to oczywiście znów mój fioł na punkcie jakby badań i też jakby różnych takich researchów z rynku. No jakby motywacja finansowa to już mówią o tym przeróżne badania, jakby w przeróżnych miejscach można o tym przeczytać, jest motywacją krótkowzroczną i krótkoterminową. I o ile w kontekście właśnie działań ambasadorskich, jak ja obserwuję te programy, obserwuję to, co jakby sprawia, że rzeczywiście pracownicy chcą się w nie angażować, to jest to, jeżeli oni widzą z tego dla siebie realną korzyść. To znaczy, ja w organizacjach, którymi to robię, wolimy często naprawdę pracownikom powiedzieć, że słuchaj, jakby masz możliwość tutaj zbudowania swojego personal brandingu, swojej marki eksperckiej, która zostanie z tobą na stałe. Jak się rozstaniesz z naszą organizacją za 2 lata, to ta marka osobista to jest coś twojego, co z tobą zostanie, co ci pomoże na późniejszych etapach kariery, w rozwinięciu własnego biznesu, w czymkolwiek. Dlatego ja zawsze podpowiadam, że moim zdaniem grywalizacja, to znaczy taka właśnie nagradzanie w employee advocacy powinno być stricte skorelowane wokół rozwoju kompetencji pracowników w tym obszarze. Czyli na przykład nagrodami dla najbardziej aktywnych osób mogą być szkolenia, konsultacje, książki, nie wiem, konferencje, jakieś takie rzeczy, które pomogą im jeszcze bardziej właśnie w tym temacie się rozwinąć i tym samym właśnie zbudują ich zaangażowanie i jakąś taką chęć dalszej eksploracji czy po prostu dalszego działania w roli ambasadorów, bo kasa jest naprawdę krótkoterminowa w tym temacie. Też się pod tym podpisujemy jako Sherbi i widzę, że tutaj jest jeszcze takie ciekawe pytanie na czacie, czy korzystanie z narzędzia Lihak w celu angażowania pracowników to dobry pomysł? Powiem tak, nie znam narzędzia, Też nie znam. też nie znam, ale już tak jakby sama nazwa wskazuje, Aż wygooglam, czekaj, co to jest.
wiecie, wszystkie te narzędzia, które w jakiś sposób masowo, że tak powiem, crawlują i wysyłają na przykład wiadomości, czy tak po prostu spamują treściami, jeżeli o takim systemie mówimy, to dla mnie to jest takie porównanie. Kiedyś jeszcze, jak więcej chodziłam na te konferencje branżowe, to kiedyś spotkałam takiego faceta, którego systemem było to, że on przechodził przez wszystkie te stoliki bankietowe i tak po prostu przed każdym człowiekiem swoją wizytówkę, takie, wiecie, takie jeb, 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 każdemu. Pięciu osobom. W ogóle się tam nie odzywając, tylko tak przechodził i to zostawiał. I ja zawsze tak się właśnie uśmiecham, że jak dostaję takie masowe wiadomości, to jest właśnie ten system. Czyli zapchać tak jakby jak największą ilością tego, co wychodzi, i a nóż się uda i ktoś, wiecie, ktoś się zainteresuje. Także takie wszystkie właśnie porady, jak tutaj, jak zhakować, czy jak zrobić coś masowo, to dla mnie zawsze są takie od razu Tak. alarmujące. Znaczy ja też nie wiem, jak ktoś ewentualnie kto zadawał to pytanie, może my nie wiemy też o co chodzi, może to chodzi o jakieś inne narzędzie, ale to wtedy pewnie bardziej odpowiemy, bo w międzyczasie widziałem tam, że jeszcze się pojawiło pytanie o rekrutację do programu, ale tutaj Sylwia podesłałaś chyba link do odcinka o rekrutacji. Dobra, to Violeta w międzyczasie odpowiedziała, a to ja tylko jeszcze odpowiem na wcześniejsze pytanie Pauliny. Jeszcze jedno pytanie przede mną. Przekonanie zarządu, że employee advocacy jest dobrym pomysłem. Jakie trzy argumenty sprawią, że zobaczą w tym sens, dadzą pieniądze i powiedzą, robimy? Wow, trudne pytanie oczywiście, ale tak, jakbym miał wybrać takie trzy argumenty, to po pierwsze bym powiedział tak, że generalnie no, rynek pracy, jaki jest, to widzimy. I mamy w Polsce rekordowo niskie bezrobocie, biorąc pod uwagę jakby dane historyczne, i też dość niskie, biorąc pod uwagę rynki europejskie, to znaczy niższe niż u naszych sąsiadów, wskaźnik bezrobocia. Z drugiej strony mamy rekordowo niską ilość urodzeń nowych dzieci. I też rekordowo niską cały czas ilość osób, które kończą chociażby na przykład kierunki, choć może nie rekordowo niską, ale dalej niską kierunki, nie wiem, matematyczne, informatyczne i tak dalej. Możecie sobie to porównać po prostu też do swojej stricte grupy, jak to wygląda. No i co za tym idzie? To idzie za tym, że jakby sytuacja na rynku pracy, ona cały czas będzie słaba, to znaczy nie będzie lepiej. To nie będzie tak, że nagle będziemy mieć w ogóle masę kandydatów. Oczywiście teraz mamy takie czasy, że pewne branże dotyka kryzys i tych kandydatów jest więcej. Natomiast cały czas gdzieś dane, które ja obserwuję, pokazują, że biorąc pod uwagę jakiś całokształt, no to my mamy cały czas do czynienia z rynkiem pracownika i znaleźć wyspecjalizowanego eksperta czy ekspertkę w wielu dziedzinach jest po prostu trudno. No i teraz jakby biorąc pod uwagę to, że jak ludzie podejmują decyzję o zmianie pracy i to, co biorą pod uwagę, no to zdecydowanie przeróżne badania rynkowe pokazują to, że ludzie biorą pod uwagę przede wszystkim opinie. I jakby głosy osób jakby realnych, prywatnych, indywidualnych, jakkolwiek to nazwiemy, które z daną rzeczą miały do czynienia. Tak, bierzemy pod uwagę opinię, robiąc decyzję zakupową, bierzemy pod uwagę opinię, podejmując decyzję o zmianie pracy. No i trochę teraz jest tak, że to od nas właśnie jako osób, które zarządzają tymi procesami zależy, czy my tym naszym potencjalnym pracownikom w naszych działaniach damy tylko te tak zwane właśnie obietnice, które oni mogą znaleźć w naszych mediach społecznościowych, karierowych, czy mogą znaleźć na naszej stronie firmowej, pracowej, czy damy właśnie im też dowody w postaci głosu naszych pracowników, które są tym, czego ludzie po prostu szukają, czego potrzebują i co jest tym takim zazwyczaj kluczem, który finalnie przekona ich. Tak, to jest miejsce, w którym chcę pracować. Dwa, to nie jest miejsce, w którym chcę pracować. To jest jedna taka rzecz. Druga taka rzecz, no to jest właśnie też to, że no te programy wpływają na zaangażowanie pracowników, ale też właśnie na ich związanie z organizacją, więc jakby też jest to takie wsparcie w budowaniu, czy w komunikacji wewnętrznej, czy w budowaniu kultury organizacyjnej. To jest to. No i trzecia rzecz to jest taka, że dla nas z poziomu i zarządzania właśnie organizacją i wizerunkiem, no to jest super narzędzie do po prostu promocji, bo to LinkedIn sam podaje takie statystyki, że wpisy, które robią pracownicy, mają ośmiokrotnie większe
zasięgi i zaangażowanie niż wpisy z kont firmowych. No i dla nas to po prostu jest też narzędzie komunikacji rzeczy firmowych, które w długiej perspektywie czasowej oszczędza koszty. No bo nie musimy wydawać kosztów na promocje płatne, tylko tak naprawdę dużo lepszą promocję robią nam nasi pracownicy. To tak w takim skrócie, jakbym miał trzy rzeczy wybrać, to powiedział. Ja tutaj też to tak podsumowałam, Mateusz, i też wrzuciłam właśnie ten panel dyskusyjny, na którym Martyna Skalska i Adrian Martinez omawiali właśnie taką przykładową dyskusję, ale myślę, że też się pokusimy o taki wpis na blogu szerbiowym, właśnie argumenty dla zarządu zebrane razem ze statystykami, bo mamy wewnętrznie taki dokument, który udostępniamy klientom jako taką, można powiedzieć, ściągę właśnie do rozmów, ale myślę, że fajnie też będzie to wypuścić. I tutaj może już ostatnie spotkanie, bo oczywiście osiągnęliśmy już rekord przedłużania czasu i Paulina pyta o to, czy patrzymy na program, który sprawia, że będzie ściągać potencjalnych nowych pracowników, ale czy zadziała to też na ściągnięcie klientów, na przykład w branży IT? I ja odpowiem w ten sposób, że ludzie lubią po prostu kupować od ludzi. Więc jeżeli będziemy mieli do wyboru tak jakby ofertę od osoby, która już nas wcześniej edukowała poprzez swoją aktywność w social mediach, która widać, że zna się na temacie, która odpowiada na te pytania, które gdzieś my też mamy w swojej głowie, no to tak jakby naturalnie nasze zaufanie do tej osoby rośnie jako do eksperta czy do ekspertki i zawsze, zawsze po prostu będzie tak. To jest to, co powiedziała Monika też z Authentia przed webinarze, że jeżeli mamy na stole dwie oferty i w jednej tak jakby czujemy większy vibe z danym zespołem, z danym człowiekiem, to naturalnie jest tak, że pójdziemy w tę stronę, bo tak jakby to kupowanie, czy to jest B2B, czy to jest B2C, nie ogranicza się tylko, wiecie, do tego kliknięcia właśnie kup teraz, ale często to jest to właśnie gro tych rzeczy, które dzieje się po prostu wokół. Jeżeli my damy siebie poznać jako takiego ludzkiego człowieka, który zna się na swojej robocie, to naturalne dla naszych odbiorców będzie to, że jesteśmy wyżej w tej właśnie, w tej takiej w rankingu sprzedawców. I tu mój galupowy talent analityk od razu już też mam w głowie dwa badania, które to potwierdzają. Jedno to jest takie, które to chyba był Edelman Trust Barometr po prostu, to był Nielsena badanie, to też na tym artykule, wydaje mi się, że w tym artykule na moim blogu też są te dane, że chyba 84% z tego co pamiętam członków C-levelu wykorzystuje media społecznościowe jako wsparcie decyzji zakupowych, czyli osób decyzyjnych, to jest jedna rzecz, a drugie też są takie badania, które w ogóle pokazują na ile bardziej skuteczne są leady sprzedażowe pozyskane przez właśnie social selling czy employee advocacy, czyli takie pozyskane przez działania pracowników w mediach społecznościowych, niż leady pozyskane przez takie standardowe działania marketingowe czy sprzedażowe, i to było chyba z tego co pamiętam, ale to znowu, jak ktoś się do mnie odezwie, to ja też oczywiście podeślę jakby źródła tych danych. I to było chyba, że te leady pozyskane przez social selling employee advocacy są 7 razy bardziej skuteczne, więc to też są statystyki, które można wziąć pod uwagę, przygotowując taką listę argumentów właśnie dla zarządu. Jak to nie przekona, to może to przekona, a jak nie, to jeszcze z rękawa wyciągniemy jakiś jeden argument. Zawsze jeszcze można pokazać prezesa z konkurencji, który wspaniale sobie radzi. To działa najlepiej. Albo to, że konkurencja ma wdrożony taki program, to w ogóle. To w ogóle. Także warto też obserwować, wiecie, te benchmarki i pod kątem uczenia się, ale też właśnie pod kątem zbierania tego argumentów, że nasza konkurencja już tam jest. No. A jeżeli nie ma, to tym lepiej, bo możemy, wiecie, jako pierwsi tutaj przetrzeć szlaki i uczyć się od programów z innych branż i taki tutaj cross-learning sobie robić. Ja myślę, Mateusz, że enough is enough. Dobra, tak, bo nie skończymy. My z Sylwią to możemy gadać i gadać. Także cieszę się, że to się nagrywa, chociaż trochę się nie cieszę, bo już widziałam śmieszki na tutaj prywatnych czatach cytujące mnie, ale to mnie po prostu po każdym webinarze spotyka, że są wyciągane jakieś tutaj rzeczy. Przyzwyczaiłam się do tego, przecież nie po to promujemy autentyczność, żebyśmy się tutaj aż tak hamowali, prawda, Mateusz? Dokładnie. Ja wam bardzo dziękuję. Przypominam o tym, że taką notatkę z podsumowaniem moim rysunkowym wrzucimy na company page LinkedIn i jeżeli w tym czasie, gdy sobie teraz wszyscy pójdziemy po kawkę, pojawią się jakieś dodatkowe pytania, to tam je zostawcie lub też piszcie po prostu na priv
do Mateusza, do Szerbii, bo mamy już tutaj, wiecie, też funkcjonalność na stronie, że można wysłać wiadomość, czy do mnie osobiście. Także my chętnie się dzielimy, chętnie odpowiadamy, a nasza baza jest wiedzy tak napuchnięta, że na wszystko już mamy webinar i na wszystko mamy nagranie. Prawda, Mateusz? Dokładnie tak, ja tylko cały czas właśnie tak sobie myślę, a w sumie to tutaj jest webinar, tutaj jest już jakiś materiał, więc Tak. tak, jak najbardziej Wam polecam To też możecie po prostu bazę obejrzeć wiedzy. fuck-upy na przykład, które Mateusz omawia na LLV, możecie obejrzeć alfabet. No, mamy tego dużo, także uderzajcie do nas. No i co najważniejsze, mamy realne doświadczenia z programów, którzy prowadzą nasze klienci i dlatego też jesteśmy w stanie właśnie o tym tyle dyskutować. Także dziękuję Wam wszystkim. Zostało tu jeszcze z nami ponad 40 osób, które może są świadome tego, że przedłużamy że przedłużamy. Zaplanowały sobie, wiesz, już 2 godziny na A, wszelki okej. wypadek. Okay. Tutaj jeszcze się pojawiają wskazówki, także też opiszemy, co to jest lihak w komentarzu, albo może po prostu autorka może tutaj też dorzucić to, gdy się pojawi, bo jednak jest to fajny projekt związany z zaangażowaniem, także warto go nagłaśniać. Dziękuję raz jeszcze. Dzięki Życzę bardzo. Wam miłego czwarteczku i co? Do zobaczenia Trzymajcie się, za cześć. tydzień. Cześć.